Oj, on się nie świecił. Lecimy dalej z Elden Ring, proszę państwa, jesteśmy tym razem w tej podziemnej lokacji, w której już udało nam się wcześniej tutaj dojść z podgrobna. Już wam tutaj pokazuję, jeśli ktoś nie widział tych początkowych odcinków, to tutaj tą studnią rzeki Siofra zlecieliśmy na dół, no i mamy taką podziemną tutaj lokację. Będzie tutaj sporo do odwiedzenia, ja już sobie odpaliłem te wszystkie pochodnie, także myślę, że przejście do tego, może bossa, może innej krainy, zobaczymy za chwilę. Natomiast myślę, że tutaj warto się rozejrzeć za tym naszym NPC i też pójść troszkę tym questem. Bo ja tutaj gdzieś już sobie oznaczyłem tego naszego wilkołaka. Tak, jest tutaj ten wilkołak, powiedzmy, człowiek-wilk i on tutaj powinien coś mieć związane z tym questem, także najpierw myślę, że pogadamy, co? Jest. No to najpierw pogadamy. Oh. Good to see you. Apologies, mate. But I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me. But I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways to no avail. Perhaps it's time to ask Celebus. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Dobra, to super, nawet nie mogę spokojnie pogadać, nie? O, ale ta katana, ta katana jest dobra. Dobra, ta katana jest super. Ale widzę, że nie ma żadnych wieści. Good to see you. Apologies, I can see blood at all the gateways. Perhaps it's time to ask Celebus. Nie no, wykończę się z nimi. To są jakieś czubki. Dobra. Ale powiem wam, że tutaj na tą lokację już jesteśmy gotowi. Ale moim zdaniem coś powinno być w Soulsach jakieś ograniczone. Jak rozmawiamy z NPC, wiem, że to nie jest możliwe, bo tu nie ma nawet pauzy. Ale jak rozmawiamy z NPC, to powinniśmy być tak jak w ognisku, nie? Chronieni. To no avail. Perhaps it's time to ask Celebus. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. Dobra. No to wysłuchaliśmy w spokoju wreszcie. Czyli teraz muszę iść do tej wieży Celuvisa, tak? Dobra, fajnie. Natomiast tutaj jeszcze przejdziemy sobie tą lokacją spokojnie. Bo żeby odpalić te wszystkie latarnie, no to tu trzeba, powiedzmy, po tej niższej części na razie się poruszać. Tu jesteśmy w tym miejscu. W tej części są wszystkie te latarnie. Natomiast tutaj jest jakieś jeszcze przejście wyżej. Jest jakieś przejście wyżej, więc to spróbujemy. I tu jeszcze bym zobaczył... Ogólnie ci łucznicy to hardkorowi. Tu jeszcze bym zobaczył, właśnie też widziałem... Jeden teleport. Nie no, jest hardcore w tej lokacji. Oni tutaj nie interesują się, że my rozmawiamy z kimś. To są Soulsy. Dobra, gdzie nas teraz wyrzuciło? Bo też sobie sprawdzałem, gdzie mogą być te kamienie 5 i 6, już tak na przyszłość. I podobno w tej lokacji, której szukamy, w tej sekretnej lokacji, o której tutaj cały czas mówimy w tym queście, mają być kamienie 5 i 6, ale to jeszcze nie teraz, nie? Dobra, co my tu mamy? W ogóle jesteśmy jakoś wyżej. O, jesteśmy dużo wyżej, to fajnie. No widzicie, te teleporty też warto sobie sprawdzać. Niekiedy nas wyrzucą totalnie z lokacji, ale... Ale niekiedy właśnie takie fajne miejsca, dobra. Sprawdzamy, bo tutaj... Dobra, zobaczmy, jak się spisuje. A, buteleczkę już wykorzystałem, dobra. Tu jeszcze mam taką fajną rzecz. Mam jeszcze latarnię, dzięki za w ogóle tipy. Bo można sobie włączyć latarnię i nie musimy chodzić z pochodnią. I zobaczcie, w tych ciemnych miejscach całkiem ładnie widać, nie?
Całkiem ładnie widać. Wezmę sobie te wszystkie tutaj przedmioty. Jest piątka! Jest jednak piątka tutaj. O kurde, dobra. Tylko teraz pytanie. Teraz pytanie. Dobra, fajnie. Tu jest jednak piątka. A gdzie my jesteśmy? Bo ja sobie też oznaczyłem te rzeczy, bo aż sprawdzałem. Bo to są ważne. Ważne takie na razie kamienie na tym etapie, których nie za bardzo mamy dostępu. Do czwóreczki można kupić, ale piątka nie za bardzo. Czyli tutaj był. Podobno jeszcze tutaj mają być kolejne. Fajnie. A tu co jest grane? Czyli piąteczkę sobie ulepszymy. Pójdziemy jeszcze w ogóle do naszego okrągłego stołu, bo nie byłem jeszcze po tym drugim bossie pogadać. Także warto na pewno. No mamy bardzo dużo teraz opcji. Upiorna konwalia 5. O kurde. I teraz właśnie pytanie, czy w ten mieczyk iść, czy jeszcze sobie jakieś inne ogarnąć później i dopiero. Ale chyba będę w ten mieczyk szedł i tyle. Co tu jest grane? Żołnierz drakonidu. O kurde. Dobra, zobaczymy jak ty. Tu są bossowie. No, ten już jest. Ten już jest niezły. O, dobra, dobra. Dobra, panie. Nie wiem, czy ty jesteś na dzisiaj. Kurde, ale ciosy to ma mocne. Ciosy ma naprawdę mocne, nie? Mocniejsze niż obecne smoki na tamtym poziomie. Ale spróbujemy. Najwyżej tutaj przyjdę po ulepszeniu. Nie, w ogóle się nie da z nim walczyć. Dobra, spróbujemy inaczej. Jest hardcore. No zobaczmy tego Gravitasa, on nic mu nie zrobił. Dobra, fajnie. Dobra, pierwszy boss, który w ogóle nie jest w moim zasięgu, ale go sobie oznaczę. Przyszliśmy tutaj zupełnie z innej lokacji, fajnie. Ostatnie miejsce łaski. Dobra, dobra. Ja bym sobie jeszcze tutaj poeksplorował. I tam się widzimy do góry, bo bossik nie jest na teraz, ale spoko, można tam poeksplorować. Wiecie co? Jak teraz mamy małą przerwę, to możemy sobie tutaj ulepszyć. Ulepszę chyba tę broń, bo jest naprawdę mega. I ona teraz idzie w siłę na C-skalowanie już. Oj, to będzie srogo. Będzie srogo. I teraz potrzebuję szósteczki. Będę się rozglądał. Później idzie w zręczność na D. Dobra, w zręczność na D. I tu jeszcze mamy te popioły. Okej, okay. Tu potrzebuję tą czwóreczkę i troszkę dusz. Nie wiem, czy w wilce, czy w... Chyba w wilki pójdę. A jest o czymś... A, to za chwilę, dobra. Tu ogólnie się rozejrzę, bo... Powiem wam szczerze... Po tym bossie jeszcze tutaj nie byłem. Dobra, tutaj mamy... Troszkę tych duszyczek, a może być to. W ogóle tam znalazłem jakiś wielki run. Dziesiątkę, ciekawe ile daje. Dobra, zobaczmy, pyk. Jeszcze mamy piąteczkę, dobra, piąteczkę na razie zostawię, bo nie jestem pewien, czy w wilki, czy w coś innego. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine how much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. O kurde. I can hear it from across the wing, the howling and you Ciekawe, to musimy sprawdzić. I tutaj jeszcze wiecie co? Tutaj musimy się udać na audiencję do dwóch palcy.
albo do tej babki, zobaczymy. I had my doubts, but my, look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there, the fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika. To become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this. A token of farewell. Dobra. Sakwa na talizman. Oj, chyba trzeci. Go forth. Become Elden Lord. Ale mega. Dobra. Przynajmniej rozumiem, co do mnie powiedzieli. Wyjątkowo. Czyli dostałem chyba, wiecie co? Na trzeci talizman. Mega, mega fajna sprawa. Teraz w co my pójdziemy? Jest ten udźwig. Zwiększa cechy. Ciężko powiedzieć, nie? Zwiększa siłę każdego kolejnego ataku. O kurczę, to jest niezłe. Siłę każdego kolejnego ataku. No myślę, że w udźwig jeszcze pójdę. Jak będę potrzebował jakiejś, nie wiem, zbrojki mocnej albo coś takiego. Jeszcze pogadam z tym, bo on zawsze coś tam dopowie. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. For we are tarnished, and we must answer the call of grace. O kurczę, tu jest jeszcze Nefela, tak? I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Dobra, nie wiem, czy z tamtą już pogadałem, szczerze mówiąc. Tam jeszcze nie. Dobra, bo tutaj w tym okrągłym stole mieliśmy jeszcze przecież... Czy on mi coś powie? Those who live in death should be left well alone. All the more. Should you spy a mariner among their number? Morowe korzenie. Well, well. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Show me your map. I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Ej, serio? Na mapie pojawił się czerwony znak. O kurde. Tutaj? Patrzcie to, nawet questa mi oznaczyli. Co za cuda. Brama teleportacyjna. Możemy to zrobić. Ogólnie widzę, że taki odcinek questowy nam wyszedł. Ale spokojnie, bo tutaj jeszcze był... Był kluczyk do wrzucenia chyba niżej. A już mam troszkę tych kluczy, to... To możemy już tu zrobić na 100% sobie... Tą lokację. Kurde, ostro. No, tu sobie wrzucimy. Bo chyba mam 4 albo 5.
Nie ma problemu. Jeden jeszcze w tej rzece mam do użycia, ale to... To za chwilę, bo tych questów się tutaj nawrzucało. Modlitewnik zabójcy. Tutaj cudów nie ma. Tu jakiś garnek. Chyba tyle, co? Chyba tyle. Jeszcze tutaj przecież jest taki główny hall. Nie wiem, czy mogę sobie już wejść. Chyba nie. Ewentualnie tam skoczymy. Zaraz sprawdzę. Bo był taki główny hall, do którego można skoczyć chyba z góry. Zaraz zobaczymy tutaj tego balkoniku. O, tutaj. Nie wiem, czy ja tutaj się rozbiję. Sporo jest tutaj tych krwi, ale... Chyba spróbuję zejść. Dobra, żyjemy. I tu jeszcze mnie nie było, nie? Czemu jest tutaj tyle krwi? O kurde. Dobra, już wiem dlaczego, jest najazd. Okej. Grzeczny ukłon. No, dzięki. Dawaj na solówę. Aha. Tak wyglądają najazdy obecnie. I ile nam tutaj wrzuci? 1500 tylko. Remedium serdeczny język. Dobra. Tam można wrócić. Czyżby to wszystko? Jeszcze tutaj ten boczek zobaczę. Ja myślę, że ta lokacja to jeszcze sekrety jakieś skrywa, nie? Tutaj czysto. Tu jest wszystko pootwierane. O, dobra. Coś fajnego. Kurde, jakiś... To jest mieczyk? Serio? Kurde, to jest mieczyk w wiarę. 30 wiary. No to nieźle. Dobra, to chyba tutaj wszystko. Powiedzmy, że mamy ten okrągły stół cały wyczyszczony. To też fajna sprawa. Teraz jeszcze właśnie zajmiemy się może tą rzeką i później jakieś questy. Chociaż mam jeszcze iść do tej wieży. A to pójdziemy jeszcze do tej wieży. Dobra, do tego Selowisa, nie? Czyli tu już jest piknie. Tu w ogóle nam zaznaczył questa, to tego się nie spodziewałem. I teraz tak, tu mamy wieżę Rani i musimy iść do tego. To będzie tak dobry questik, że szok. Chciałbym go zrobić całego. No i odnaleźć to jakieś zaginione miasto, nie? Dobra, to widzimy się u tego majstra, tego czarodzieja. Dobra, jesteśmy u tego Elvisa. No time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Zapytaj o Nokron. O właśnie, to jest ta sekretna lokacja. Well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. No i super. Wstęp Selowisa. Bardzo dobrze. Bo ja i tak miałem tam iść z jego questem, tak? Już wcześniej, czyli teraz dwa questy naraz będą? No dobra, hardcore. Ale ja wiem, gdzie ona tutaj stacjonowała, bo nawet sobie oznaczyłem. Ona była tutaj, w tych piwniczkach, w podgrobnie. To dwa questy naraz, kurde. O, tutaj, to jest ta, nie? To jest ta. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Nie, najpierw rozmawiamy. Well. Selovis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice.
I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny. Ej, ale zobaczcie, tutaj normalnie te questy mają sens. Mówią nam wprost, co mamy zrobić. No miazga. You wish to continue the lesson? Very well. Dobra. Zwój. Nie, tutaj nie, nie? No to bardzo fajnie, czyli teraz mamy ubić tego generała. Ten generał ogólnie jest gdzieś tutaj. Tutaj myślę, że w tej lokacji, bo nic nie widzę takiego fabularnego innego, ewentualnie gdzieś tu, ale powinien być gdzieś właśnie w tym fabularnym miejscu. No to wtedy dalej będzie coś się działo. No to ciekawie, to ciekawie. Czyli idę tutaj pogadać z powrotem. No to nieźle. To są questy, to są normalne questy. Tutaj nam mówi, co mamy zrobić. Bo kiedyś w Soulsach były takie hardkory, zwłaszcza przy jakichś tam sekretnych zakończeniach. Bez poradnika to w ogóle nie ma o czym gadać, nie? W Sekiro jakie były jaja, tam z tym ryżem, nie? Trzeba było 50 razy jakiś tam ryż dawać, to w ogóle wiedział, nie? W Trójce chyba były takie opcje, że trzeba było gdzieś tam skakać, się zabijać, nie? No cuda, nie? Totalne cuda. Bez poradników to nie jest do zrobienia, nawet jak nam wszystko mówią. Ale tutaj na razie spoko, nie? Tutaj spoko, muszę ubić tego generała i coś się powinno dziać. Więc jest okej. To jest do zrobienia, spoko. Dobra, coś wiemy. Już pogadałem. A, czyli on teraz nie chce mnie słyszeć. No to wiecie co? To wracamy do naszego wilka może. Dobra, na razie sobie tutaj wrócimy do tego wilka. I jeszcze na górę i całą teraz tą lokację, tą rzekę sobie ogarniemy, żeby mieć już wszystko. Jeszcze tutaj duszyczki zostawiłem na górze, nie? A pewnie znowu nie pogadamy w spokoju. I tu jeszcze wejdziemy na górę, nie ma problemu. I teraz ogólnie ta broń 414 bije. 414 bije, to jest hardcore. Może nawet teraz bym poszedł na tego bossa. Ale wydaje mi się, że po prostu jestem jeszcze za słaby na pancerzu i na obronie, bo on tam bije strasznie. No na dwa hity jestem, nie? Na dwa hity jestem. Dobra, idą. Pogadamy szybko. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. Nadal podbijam, że powinna być tutaj jakaś spokojna przystań przy rozmowie, ale okej. Nie potraficie się opanować, tak? No nie. Dobra, pomówmy na spokojnie. I jest. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? No tak. Well met. What news? No mam wieści. So Rani's fate is kept in stasis by Starsgurge Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn. No i pięknie. You're coming too, right? I'll meet you at Redmain Castle in Caelid. W zamku lwiej grzywy. We fight sword and fang. You're coming too, right? I'll meet you at Redmain. Bardzo dobrze. No i patrzcie, tutaj też nam powiedział wprost, że on tam leci.
To jest naprawdę git, to jest naprawdę git. Czyli mamy się udać tutaj. Tutaj do tego zamku. To jest wielki most. No i tam będziemy walczyć z generałem. Czyli następną lokację zrobimy sobie tą dużą, tą Kaelit, czy Kelit, jak to się będzie czytało. Tą czerwoną. No i fajnie, nie? Czyli to jest już na razie wszystko jasne. Aż jestem w szoku wam powiem. Kurde, jakieś peklowane mięso. Aż jestem w szoku. I tutaj też warto było przyjść, bo mamy to ulepszenie na plus 5, a to będzie jakieś 40 chyba damage'u więcej. Tam było 370, no tak 40 damage'u nam dało, więc to jest nieźle. Przy każdym ataku. I teraz zobaczmy, co tu jeszcze macie na górze. Możliwe, że nic więcej, tylko jest ten boss. Jeszcze tu by można sobie zejść, nie? Dobra, to ja pójdę po duszyczki. Ale jaja. No, tu jest piękna ta lokacja. Ale jeszcze jest coś wyżej. I mamy jeszcze tutaj na końcu tej krainy też możliwość użycia windy. Zaraz zobaczymy. I później dopiero sobie wejdziemy do tego bossa, czy jakiejś krainy, która tam się kryje za tymi latarniami, pochodniami, nie? Jest coś fajnego. Pieczęć Mariki. Panie, ja dzisiaj nie będę walczył z tobą, okej? Jutro przyjdę. Nabafujemy się i tyle. To jest w ogóle śmieszne, Eldenie, że od takiego bossa można sobie uciec. To nie jest obszyte mgłą. Spoko, nie? No i tutaj już schodzimy na dół. No to chyba tyle tutaj. Dobra, fajnie. Czyli tu jest tylko bossik. Ja go sobie oznaczę. Nie wiem, gdzieś tu był. Ja go sobie oznaczę. A, i tu jest jeszcze, o, zobaczcie, co jest fajnego. Tu jest jeszcze nasionko. To już będę miał chyba trzecie teraz. Tak, tu miałem też oznaczone, super. I tu jeszcze coś powinno być, ale chyba wyżej. Tak, to powinno być wyżej. To sobie ogarniemy. Bo tutaj na samym krańcu jest też kamienny klucz do wrzucenia i tam można sobie jakąś windę uruchomić. To sobie... Warto sprawdzić. Ale patrzcie, jak biją mnie ci łucznicy. To jest Anor Londo. To jest jak Anor Londo. Ale muszę ich tutaj troszkę ostudzić, te zapędy. Dobra, uwaga. Oj, backstabik za ile? Prawie 700. Dobra, jeszcze jeden łucznik został. Kurde, ale te strzały są potężne. Dobra, czy ja tu wejdę? Wejdę. No pamiętacie, jak to byłem pierwszy raz, nie? To były srogie baty. To były srogie baty, ale teraz... To my nawet chyba na generała jesteśmy gotowi, chociaż... Tam kilka leveli na tej lokacji na pewno się uda zrobić. O, i tutaj zobaczcie, tutaj jest coś takiego. I raczej kolejna winda. Kolejna winda powinna działać. Okej, w górę. W górę, no to fajnie. Ale w ogóle te windy, jakie piękne, nie? No ta lokacja jest super. Ta lokacja jest super. Wszystkie są ładne, ale ta jedna z takich chyba najpiękniejszych, bo to są takie sekrety. Tutaj w ogóle nie trzeba chodzić, nie? Ale z drugiej strony, robiąc tego questa, to musimy. Kurde, czy to nas wyrzuci w ogóle? A może to nas wyrzuci w ogóle z tej lokacji? A nie, tu! Patrzcie to! A, wyrzuca nas z tej lokacji. No ja tu już byłem.
Głęboka studnia. Chociaż nie, tego nie mam ogarniętego. Ale jazda. Dobra, odpoczniemy sobie. Czyli tutaj schodzimy już z tej lokacji. No to to nie było jakieś mega ważne, ale tam już chyba wszystko ogarnęliśmy. A tu jeszcze byłby bosik? Nie. Nie bosik. Już wiem, co tutaj było. Tutaj chyba leciałem po... O nie. Dobra, tu nie byłem. Tu w ogóle nie byłem. Ja cię kręcę. To za łucznik. Dobra, tu mnie w ogóle nie było. Serio będziesz strzelał do mnie z takiego daleka? Wstydu nie mają. Dobra, poleciał. Gdzie on ma to serducho? Kurde, tu jest ciężko. Normalnie go ubijemy, co? Jeszcze tu jest jakiś fajny przedmiot. Tarcza. Dobra, już zginął. 6000. Ale wiecie co, jak w takich skałach to się nie da w ogóle walczyć. Dobra, pięknie. Co my tu mamy? Bo jesteśmy już na tej lokacji właśnie czerwonej, gdzie będzie generał. Ten generał w ogóle, wiecie, który to jest, nie? To jest ten z trailerów, tych cinematików. To jest piękna sprawa. On nie ma tutaj słabych punktów. Chociaż tu ma, nie? Dobra, na tamtej ręce. Na ręce ma. Ciekawe. Dobra. No, dawaj go. Okej, ten padł, 1700, nic mi nie dropnął. No to przykro, przykro mi. Ale zobaczymy, co jest tutaj, bo jakiś garnek tutaj blokuje wejście. To może być w ogóle jakiś sekrecik, nie? Że nie możemy tutaj przejść w inny sposób. Kurde, ten wielki garnek. Wejdziemy? Nie wejdziemy. No ciekawe, nie? To miejsce jakieś takie... Totalne odludzie. Nic tu nie ma, chociaż... A, tu by się przydało wejść. Ciekawe, ciekawe w jaki sposób. Ja sobie to oznaczę. Ja sobie to oznaczę. Tutaj nic. Może z tym garkiem bym musiał pogadać. No, nierozmowny, nierozmowny. No to dobra. Czyli tutaj już spokojnie możemy to opuścić i idziemy chyba na jakiegoś bossa, cokolwiek. Cokolwiek tutaj się wydarzy. I to już będzie koniec tej lokacji, nie? Tak mi się wydaje, bo 8000 mamy, to jest malutko. To próbujemy, zobaczymy co tutaj. A ten wilk tam se poszedł już? Dobra, już sobie poszedł. No to teraz do generała. O, i tutaj zobaczcie. Ten renifer wcześniej się nie świecił. Oj, on się nie świecił. Co to, to nie. O kurde, dobra. Od razu do bossa. Od razu do bossa, fajnie. Nie wiem, czy będę mógł przyzwać, wątpię. Przy takich lokacjach. A mogę. Duch przodka. Duch przodka. Zobaczymy, jak te wilce na plus 4 teraz. Oj, jak ten bosik, nie? Bo tutaj tamten to był hardcore. Kurde, ale ładny. Ten jest mega, jaka muzyka w ogóle. O dobra, jest do ubicia. Z
spokojnie do ubicia. I to bardzo spokojnie do ubicia. Ale taki wieśkowy. Kurde, ale mega. Ale jest do ubicia spokojnie, nie? To akurat plus. Oj. Kilka ataków z wyskoku. No te wilcy nie mają szansy. Ale super nuta. Patrzcie, nawet tacy bossowie, nie? Bym nie pomyślał, że to może być w Soulsach. Ale mega. Bardzo ładny. Trochę pradawnego wyznawca. A, czyli takiego ucznika dostajemy. No, no, no. 20 koła to nawet na level nie będzie, ale... Powiem wam, że... Takie prochy... Na ile one są? Na 63. To ja akurat mam chyba 63. Kurde, jak stąd wrócić? A można się teleportować, nie ma sprawy. Ale czy czegoś tu jeszcze nie ma? A, czyli tu jest tylko powrót. No to chyba tyle. No dobra, nie wiem, czy jeszcze nie spróbuję walki z tym dużym. Z tym dużym bosikiem. Mielibyśmy tutaj całą tą rzekę zrobioną. Chyba tak zrobimy. Ziemię Świętego Rogu. No to dobra. Spróbujemy tak. Spróbuję tam sobie jeszcze wrzucić właśnie te prochy. Zaraz jakiś level i spróbujemy jeszcze ostatnią walkę tam stoczyć. No dobra, zobaczymy jeszcze te prochy. To będzie spoko. Tu żyćko, pradawny wyznawca. Chodź, chodź łucznik. Chodzimy z daleka. A ja zajdę, jakoś tak na koniu mi się troszkę gorzej walczy, szczerze wam powiem. Wolę jednak standardowo. Tak jak zawsze. Okej, coś tam lutuje. No, powiem wam, że ten to jest niezły. O, teraz troszkę go odciągnie. No, tu wszystkie triki dozwolone. Się kręcę, co za rzeźnia. Nie, on tam jest na dwa hity. Tak jak my. Chyba padł? Nie. Jeszcze chwila. Okej. Pićko. Kurde, nikt jeszcze takich ciosów chyba nie zadawał. Nawet te smoki. Zdecydowanie nawet te smoki. Nie, chyba nie do zrobienia jednak. Za wysokie progi. To aż się boję tego generała. Chociaż to jest różnie, nie? Niekiedy taki boss fabularny nie jest taki mocny jak jakiś tam sekretny, ukryty. Ale ten jest do zrobienia w sumie. No na tych Estusach w sumie jest do zrobienia. Trzeba tu trafiać. No jest do zrobienia, spoko. Easy. Wielkiego wroga. 16 koła. Smocza halabarda. Kurde, mega. 16 koła to już nie jest tak mało. Teraz zobaczmy. Smocza halabarda. No taka typowa. W siłę i zręczność. A tutaj z tą kataną to nawet nie ma co się mierzyć. No to cóż, na razie tyle chyba. Czyli ta lokacja by była zrobiona. Tutaj jeszcze ewentualnie może kiedyś do góry bym się musiał dostać. Czyli to już znamy. I to już też mamy. Bo jeszcze tutaj nie byłem, nie? Bo jeszcze tutaj nie byłem, ale... To jest ciekawe w ogóle z tymi gwiazdami.
To jest ciekawe z tymi gwiazdami, bo tam zobaczcie, że jest lokacja. A może to całe to Nokron? To jest lokacja tam położona. Taka sekretna, albo tutaj gdzieś wyżej. Kto wie, no tego wszystkiego się dowiemy następnym razem. Myślę, że pójdziemy właśnie tutaj już na tą czerwoną lokację i będziemy śmigać już do generała, jak się uda. To będzie dobrze, także na razie tyle, wielkie dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podobają te questiki. Katana naprawdę daje radę. Tutaj cała playlista, kolejne filmy. Do zobaczyska, hej, hej, hej.